We wtorek w sali wystawowej muzeum odbyło się spotkanie z Jarosławem Kretem, egiptologiem, podróżnikiem, pisarzem, fotografem i telewizyjną pogodynką. Zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania dyrektora biblioteki, czyli organizatora imprezy. Jarosław Kret zgodzi się na chwilę rozmowy. Ja jeżdżę po świecie po to, żeby zdobywać wiedzę, żeby ją dalej przekazywać. Podróże to jest narzędzie do pracy. A moja praca to jest popularyzacja wiedzy. O. W związku z tym jadę w świat, bo to zwykłe narzędzie, tak jak jedni idą do fabryki, inni idą do tramwaju po to, żeby kierować tramwajem. Ja wsiadam w samolot, jadę i wyszukuję informacji, które potem przetwarzam i przekazuję dalej. Indie są mi niezwykle bliskie, bo tam spędziłem dosyć spory kawałek życia i życia mojego emocjonalnego również. I przyglądam się od dobrych kilkunastu lat temu, co się dzieje w Indiach, jak się niesamowicie dynamicznie zmieniają i nie tylko ekonomicznie i materialnie, ale i jak się zmienia stosunek ludzi do tradycji w Indiach, jak się westernizują. Indie są mi szczególnie bliskie pod tym względem i Indie z chęcią na nowo jeszcze poznaję. Ale bardzo bliski też jest mi Bliski Wschód. I ten Bliski Wschód to z racji moich długich kontaktów z Egiptem przede wszystkim, z racji tego, że poznawałem dialekt egipski języka arabskiego. No i z racji tego, że mam tam sporo znajomych w różnych miejscach. Wtorkowa wizyta Kreta otwiera nowy cykl spotkań ze znanymi postaciami polskiej kultury. Następnym zaproszonym gościem będzie aktorka Magdalena Zawadzka.